Pewnie nieraz miałeś taką sytuację, kiedy ewidentnie miałeś w czymś rację, ale druga strona nie potrafiła się przyznać do błędu i powstawała kłótnia. Jak się okazuje, to, że naprawdę masz w czymś rację, może być pułapką, która może nawet zniszczyć twoją relację. I o tym będzie dzisiejsze wideo. Zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że Karol kłóci się ze swoją żoną Anią. Ona dzień wcześniej poszła na integrację z koleżankami, ale obiecała mężowi, że w ogóle nie będzie piła alkoholu i wróci najpóźniej o północy, bo następnego dnia mają wyjazd. Jednak nie dotrzymała obietnicy. Wróciła dopiero nad ranem, mocno pijana, przez to nigdzie nie pojechali mimo wcześniejszych planów. Karol jest na nią wściekły, bo kolejny raz nie dotrzymała słowa. Na domiar złego, kiedy Ania się obudziła i usłyszała zarzuty od swojego męża, nie wykazała najmniejszej skruchy i sama tylko odpowiedziała atakiem, przypominając, kiedy to jej mąż nie dotrzymał w przeszłości jakiejś innej obietnicy. Zatem para jest w konflikcie. Słysząc taką sytuację, możemy wyciągnąć wniosek, że to Ania w tym przypadku ewidentnie przegięła i jej mąż słusznie jest na nią wkurzony. Każdy kolega Karola pewnie powiedziałby mu: masz rację. Nawet koleżanką Ani trudno byłoby znaleźć dla niej jakieś usprawiedliwienie i też pewnie przyznaliby rację Karolowi. Problem polega na tym, że nawet zupełna jednomyślność w tym, kto ma rację i kto jest winny, nie rozwiązuje sporu. Nawet jeśli wszyscy się zgodzą z tym, że to Ania powinna przeprosić i jeszcze jakoś wynagrodzić to mężowi, to nie powoduje to, że tak właśnie się stanie. W tym przypadku Ania jest jednocześnie trochę zawstydzona tym, co się stało i głupia jej przed mężem, ale z drugiej strony czuje się atakowana i uważa, że Karol przesadza. Sama twierdzi, że przecież wyjazd nie był tak ważny i nic się nie stało, że nie pojechali. Konflikt zatem pozostaje nierozwiązany i może bardzo negatywnie odbić się na dalszych losach związku. To jest idealny przykład tego, jak osoby, które naprawdę mają w czymś rację, wpadają w pułapkę, która może zniszczyć ich związek. Dlaczego? Bo Karol, przekonany, że cała wina jest po stronie Ani, oczekuje wyłącznie skruchy i przeprosin i sam nie zauważa albo totalnie usprawiedliwia swoje słabe zachowanie. Czyli to, że sam zaatakował słownie żonę i do tego zrobił to, zanim wysłuchał, co ona ma do powiedzenia. Oprócz tego ciągle utrzymuje wrogą postawę wobec Ani i jest obrażony, zamiast dążyć do rozwiązania konfliktu, na czym w praktyce jemu też zależy. Ania w takiej sytuacji czuje się stłamszona i nie chce współpracować. Ona faktycznie popełniła błąd, ale atmosfera, która powstała, bardzo utrudnia jej przyznanie się do niego. W tą pułapkę "mam rację" bardzo łatwo wpaść także w innych sytuacjach. Na przykład, kiedy nasz partner zupełnie nie dba o zdrowie i powoli sam zabija się różnymi używkami. Albo kiedy totalnie marnuje wasze wspólne pieniądze na zbędne rzeczy. To, że masz rację, nie usprawiedliwia twoich destrukcyjnych zachowań, takich jak krzyk, brak szacunku czy nawet domaganie się przeprosin. Konflikty są tak złożonym zagadnieniem, że nie da się jakąś jedną uniwersalną metodą rozwiązać wszystkich sporów. Przeciwnie, do każdej sytuacji trzeba podejść indywidualnie. Jest jednak sporo zasad, jakimi warto się kierować, żeby konflikt rozwiązać z korzyścią dla obu stron. Na przykład powstrzymanie pierwszej impulsywnej reakcji, życzliwe i pełne szacunku podejście do partnera bez względu na sytuację, unikanie wszelkich gróźb czy ultimatum oraz innych prób zmuszenia partnera do czegokolwiek. Oczywiście nigdy nie ma gwarancji, że takie łagodne podejście sprawi, że nasza przykładowa Ania już nigdy więcej nie wróci do domu pijana nad ranem. Natomiast krzyki, pretensje i naciski nie tylko również nie dają nam takiej gwarancji, a w praktyce często jeszcze bardziej zwiększają szanse na powtórkę takiego zachowania, to jeszcze psują relacje. A przy dużej częstotliwości takich konfliktów mogą być wręcz główną przyczyną rozpadu związku. Na szczęście skutecznej komunikacji można się nauczyć. Ten film to co prawda tylko ułamek tego, czego powinieneś wiedzieć o relacjach, natomiast jeśli chcesz znacznie więcej potężnej wiedzy na ten temat, to zapraszam Cię do zapoznania się z moim 30-dniowym treningiem komunikacji Doskonałe relacje w 30 dni. Link znajdziesz w opisie albo klikając kartę, która powinna pojawić się na ekranie. A po więcej filmów jak ten dzisiejszy w przyszłości zachęcam do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia. Robert Marchel.